Gąd! Panie Gąd! Zaczekaj! Pan nie uciekaj! Pan zaraz! Kto ucieka? Kto ucieka? O. Co pan tak hałasuje? Moje uszanowanie, panie Sardynem Tyś! Hałasuje, bo mam pretensje. Pretensje? Pana po co na co? Po co na co pan jesteś kolanca? Oszust i nic dobrego. Pytałem pana wyraźnie, co z ojcem Łabędziówny. Tak. I pan mi powiedział, że nie żyje. Tymczasem dowiaduje się, że owszem żyje, a na dodatek siedzi we więzieniu. A ja się pana pytam, czy to jest życie? Panie Sardyny, pan się unosi, pan hałasuje, wieś pan co ja panu powiem, tak. Ja mam dzisiaj świetny dzień do interesu. Pan? Tak? Ja uszczęśliwiłem 5 ludzi. Pan? Tak. W jaki sposób? No normalnie, skojarzyłem 2 małżeństwa. 2 małżeństwa? Tak. I 5 ludzi? Tak. Czy jeden, nie daj Boże, biganista? A co? Ja to robię za darmo? Oj, panie Sardyny Kryś, jaki interes to interes. Zobacz pan to zdjęcie. Krałcówna. Ile ona ma lat? No jak to ile? 36! No, co zrobiła na panu wrażenie? Owszem, dużo starsze. O, pani Klubna, świetna partia. Wie pan, 100 tysięcy rubli posagu. Pokaż pani jej zdjęcie. Od kiedy 100 tysięcy rubli potrzebuje, więc zdjęcie. Proszę pana, zobacz, pan daj trudna, proszę bardzo. O, proszę, o, piękna kobieta. Jak pan może szoferować mi takie grzydactwo? Proszę państwa, ale wiesz pan, co ja panu powiem? No. Ta kobieta jest piękna wewnętrznie. To spowoduj pan, żeby się odwróciła na lewą stronę. Salonówna też czeka, proszę bardzo. No te znam, to chodzące obrzydliwstwo, a na dodatek nie ma zębów. Nie ma zębów? No. A daj pan spokój, czego się tam czeka z detalu? Każda rzecz, której ona nie ma, to jest zaleta, panie Sardynce. No niech pan nie hałasuje, niech pan nie unosi. Niech pan mówi, co pan chce i już. Panie Gold, ja nie mam dużych wymagań, ja potrzebuję za żonę taką pannę, żeby była młoda, piękna, bogata, żeby była z dobrego domu. Ale przede wszystkim, żeby była sportówka. Panie Sardyny Fysz, gdybym ja miał coś takiego, ja bym z tego zrobił nie jedno, ale 11 małży. Panie Sardyny Fysz.